Dzień dobry państwu Łukasz Kościenia, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji. Dami. Jest to ostatni program przed świętami Bożego Narodzenia, więc będzie on nieco inny niż te, które do tej pory Państwo mogliście oglądać i słuchać. Dzisiaj odpuszczamy politykę, nie rozmawiamy o sprawach politycznych właśnie, tylko poświęcamy uwagę świętom Bożego Narodzenia. A idealnym gościem, żeby o tych świętach Bożego Narodzenia porozmawiać jest ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księży biskupie, na początek pytanie, które często zadaję swoim gościom e, poza anteną, ale ksiądz pozwoli, że zadam je na antenie, bo myślę, że jest to sprawa dość ciekawa. Jak wyglądają przygotowania księdza biskupa do świąt Bożego Narodzenia? Cały adwent się przygotowuje, między innymi chociażby przez to, że każdego dnia jestem na przyrodnie w innej parafii, w naszej diecezji. Cudowni ludzie, cudowni duszpasterze, w wielu miejscach też bardzo dużo dzieci i młodzieży. To jest ten wyjątkowy czas tych mszy właśnie adwentowych uczci Matki Bożej. Oczywiście to jest również jej okazja, myślę, że ci, którzy gdzieś tam śledzą różne moje medialne kierunki, to byli również w stanie czy mieli okazję zobaczyć krótkie rozważania, które na każdy dzień przygotowywałem do referendów psalmów z liturgii. To była przede wszystkim dla mnie okazja do tego, żeby ten czas. Rzeczywiście przeżyć duchowo, rozważając to, co jest Bożym Słowem i próbując przełożyć to przede wszystkim na swoje życie i mam nadzieję pomóc też innym. To jest taka troszeczkę forma uzupełnienia tego, co zwyczajnie na parafii chociażby jest pisane w rekolekcje na przykład adwentowe. A na pewno ostatni już czas, czyli tak naprawdę ponad tydzień. To są również spotkania wigilijne, spotkania takie przedświąteczne, spotkania, które chociaż już przywołują właśnie tajemnicę narodzenia Pana Jezusa, ale są też ciągle taką okazją, żeby razem z innymi sobie to przypomnieć, żeby zaznaczyć, odnieść do chociażby specyfiki, charakteru życia i posługi moich gości, czy tych, u których ja goszczę. I to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo cenne i to pomaga. Czyli dużo się dzieje, dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby być w różnych miejscach, bo zapewne każdy ksiądz biskupa na swojej wigilii chce gościć. Więc pytanie, jak ksiądz to wszystko godzi? Jak to Może ksiądz nie wszystko każdy, sobie ale na pewno, na pewno wielu, ale no każdy z nas ma 24 godziny i próbujemy to włączyć i to jest na pewno... Przede wszystkim takie bardzo szczególne, myślę, że najkrócej mówiąc, takie duszpasterskie właśnie doświadczenie, że jest się z ludźmi w tych miejscach i w tych doświadczeniach, w których oni się znajdują, w których przeżywają swoje życie. A akurat właśnie święta czy wielkanocne w tym, w tym wypadku Bożego Narodzenia na pewno są taką wyjątkową okazją, a jednocześnie takim bardzo szczególnym właśnie podkreśleniem, że my doceniamy to, że możemy być ze sobą, że chcemy też w tym czasie i w, te, w czasie tych spotkań i tym bardziej w czasie świąt wyrazić właśnie radość i wdzięczność za to, że jesteśmy, że możemy na siebie liczyć, że możemy się wspierać. A dla nas, ludzi wiary, jest to z całą pewnością, wielka okazja, żeby przypomnieć, potwierdzić, umocnić, że źródłem tego wszystkiego jest właśnie to, że możemy być z Panem Bogiem. Będzie czas za najbliższych będzie czas miał ksiądz czas, żeby spotkać się z rodziną, nie wiem, wręczyć prezenty. Samemu może prezenty otrzymać, jak to wygląda. Zajęcia i to wszystko, co akurat szczególnie w obecnym roku w konfiguracji kalendarza. Sprawia dają szansę, że będę mógł chwileczkę być z najbliższymi w dzień wigilijny w godzinach popołudniowych, a. Potem oczywiście to wszystko, co się dzieje w naszej diecezji, czyli pasterka w tym roku akurat parafii świętego Rafała na Ustroniu w Radomiu w 40 rocznicę pierwszej mszy, która była sprawowana właśnie w tamtej wspólnocie parafiany. Czyli jeżeli Państwo chcecie wybrać się na pasterkę, no to już wiecie, gdzie udać się, żeby. A pierwszy dziewiąt, oczywiście tej... katedra nasza radomska i msza o 12.30. Zresztą transmitowana przez telewizję Dami. Oczywiście, oczywiście. Będziemy z naszymi kamerami, tak jak co niedziela. Księże Biskupie, to jest. Usłyszałem dziś taką opinię, że tegoroczny adwent, tegoroczne przygotowanie do świąt jest wyjątkowe. Wyjątkowe, ponieważ adwent jest. Nieco krótszy. Najkrótszy. E, najkrótszy. Czy, mówię, czy, trzy czy, czy rozumiem, że w przeszłości również takie sytuacje się zdarzały? No bo pewnie wynika to z konfiguracji kalendarza. Teraz wypadła niedziela, która byłaby czwartą niedzielą adwentu, samą wigilię, więc czy to powoduje, że te nasze przygotowania powinniśmy w pewien sposób zwiększyć, czy też po prostu powinniśmy do tego podejść tak jak zawsze? Może dla porządku liturgicznego okres adwentu oczywiście rozpoczyna się na przełomie listopada, czy w tym wypadku był to 3 grudnia i niesie w sobie na pewno cztery niedziele adwentu. Tu się nic nie zmienia. A akurat w tym roku czwarta niedziela wypada w dzień wigilijny. Na pewno musi być to niedziela przed 25 grudnia. I dlatego jest adwentowych tylko 3 tygodnie, tak jak w tamtym roku mieliśmy pełne cztery tygodnie, bo czwarta niedziela wypadała... W sposób oczywisty w niedzielę, a Boże Narodzenie było w kolejną niedzielę, a więc był cały pełen tydzień, wigilia była w sobotę. A więc ta długość adwentu była w związku z tym największa, najkrócej mówiąc. A kwestia intensywności na pewno ten czas właśnie tylko, tylko trzech tygodni, ale można też i aż trzech tygodni. Bo dobrze przyjąć każdy z tych 21 dni to jest na pewno wielka szansa, kiedy staramy się przede wszystkim gdzieś tam skupić wokół tego takiego bardzo adwentowego zaproszenia, że to jest czas oczekiwania. A skoro na coś czekamy, to znaczy, że jest dla nas ważne. Jak jest ważne, to próbujemy to jak najlepiej przyjąć, przeżywać, rozwijać wykorzystać każdą okazję do tego. I myślę, że z tego wynika intensywność, ale oczywiście w zwyczajnej formule, gdyby to były pełne cztery tygodnie, to zawsze jednak jest kilka dni dłużej. Na pewno warto było i to duszpasterze też przecież mają bardzo konkretne doświadczenia, że nawet kwestia rekolekcji, kwestia możliwości zorganizowania, żeby osoby mogły przyjąć sakrament pokuty, no wymagała też y, zmieszczenia tego wszystkiego w trzy tygodnie. Oczywiście nie było to zapewne proste zadanie, ale w większości, jak nie w każdej parafii się to, to udało. Księże biskupie, dzisiaj mamy 22 grudnia, jutro 23 grudnia no i Wigilia 24 grudnia. Więc do tej Wigilii pozostały nam dwa dni. Obserwując życie społeczne widzimy, gonimy za prezentami, ustalamy, gotujemy, przygotowujemy potrawy na stół wigilijny y, i myślimy, jak tutaj spotkać się ze wszystkimi, czy z członkami rodziny i pewne powiedzmy konflikty terminowe pogodzić. Ale czy na tym powinna dla chrześcijanina, czy tak dla chrześcijanina powinna wyglądać wigilia? Czy my skupiamy się na rzeczach właściwych, czy brakuje nam zastanowienia nad rzeczywistym, takim powiedzmy liturgicznym wymiarem świąt Bożego Narodzenia? Rozróżnimy chociaż trzy aspekty. Bardzo Pierwszy. proszę. Pierwszy, może najbardziej, najłatwiejszy do zauważenia, no to są pewne obrazy, pewne zwyczaje, pewne tradycje, które są wpisane i powiedzmy sobie też prosto: one już nasze życie zewnętrzne. Są wpisane dużo wcześniej niż nawet Adwent się rozpoczyna, bo już mieliśmy dekoracje świąteczne, już gdzieś. Reklamy w sklepach, świąteczne. Reklamy już gdzieś w sklepach, jakieś kolendy czy różne pastorałki się pojawiały te dźwięki. I to jest jakby ten jeden motyw, on, on nam towarzyszy, on nas wypełnia, on nas mobilizuje. W jaki sposób prowadzi. Myślę, że jednym z elementów oczywiście też jest chociażby właśnie to, żeby pewne, pewną formę przygotowania tego społecznego zrobić, chociażby w formie prezentów. Drugi motyw i drugi akcent to oczywiście jest to, że w tym całym bogactwie tych doświadczeń mamy szansę również nie tylko uczestniczyć w tym, co, nazwijmy to, ze świata do nas dociera, nawet w pięknym wymiarze różnych, różnych zwyczajów kulturowych. Ale uczestniczymy, tak jak się przed chwilą rozmawiali, na temat adwentu, tego wszystkiego, co jest liturgiczne, a więc daje szansę dla człowieka, który próbuje przeżywać swoje duchowe, Wartości dary razem z Panem Bogiem, żeby to chronić, żeby to rozwijać. W związku z tym roraty, w związku z tym to wszystko, co chociażby właśnie czas Adwentu niesie, biorąc pod uwagę rekolekcję, spowiedź, sakrament pokuty, to jest niesamowicie cenne i ważne. I to, nas, I to jest oczywiście gdzieś potem się wyraża i w tym, co potem niosą same święta. Mamy wigilię pojutrze. A więc mamy wieczerze wigilijną, no, to wszystko co jest z tym związane, jeżeli chodzi o ilość potraw, o pewne zwyczaje rodzinne doświadczenia, choinka, prezenty. w tym roku może jeszcze pojawiające się gdzie gdzie pytania. No, jak to jest, bo zwyczajowo w wigilię jest post wstrzymywaniu się od pokarmów mięsnych, ale Zasłyszane jest, że w niedzielę postu nie ma, więc jak to się łączy? Jest rzeczywiście. Jak to wygląda, że Po pierwsze, od strony, od strony czysto faktycznej, ta wigilijny ten post, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, to zaznaczam, jest elementem zwyczaju, tradycji. Ale też oczywiście warto pamiętać, że jeżeli już mówimy tak naprawdę o faktycznym poście, to oczywiście on niesie coś, co my zwykliśmy nazywać ilościowym, jeżeli chodzi, przepraszam, jakościowym, że nie jemy mięsa, ale też im mówimy szczególnie wielką Wielki Piątek, czy w środę są o jakościowym, czyli przepraszam, ilościowym, a więc to, że rezygnujemy z ilości również. Nie, nie są te ilości po prostu zwyczajne, tylko nawet i to ograniczamy. To normalne, zwyczajne, duchowe i biblijne podejście do postu przede wszystkim oznacza ograniczenie, a wieczerza wigilina raczej nie należy do tych, które należą do dość skąpych posiłków, tak to nazwijmy. No 12 mas... potraw w końcu na stole, to każdej, każdej trzeba spróbować. Właśnie. I to są, to są jakby te motywy, które one są oczywiście. Tutaj w związku z tym też pewnym wymiarem liturgicznym, chociażby jest msza pasterska. Ta, która zwyczajowo jest w o północy, już na początku, że tak powiem, dnia Narodzenia Pańskiego. Ale oczywiście to jest, kiedy mówimy o tym, co jest sednem, co jest istotną i wartością, to w tym wszystkim, co jest zewnętrzne, tradycyjne, w tym wszystkim, co możemy przeżywać też liturgicznie, ostatecznie zostaje to, na ile chcemy z tego skorzystać, to, co jest naszym bardzo osobistym przyjęciem, przeżyciem, doświadczeniem, również i tego wszystkiego, a może. Przede wszystkim, właśnie tego, kim jest Pan Bóg w moim życiu. Yy, a to, o czym tutaj żeśmy mówili, i to, co jest jeszcze przed nami, i Wigilia, i Święta Narodzenia Pańskiego, i cały okres Narodzenia Pańskiego. Na pewno daje na to szansę. Księżenie Biskupie, jeszcze chciałbym jedną rzecz tutaj, też może zagadkę taką, czy nieścisłość rozwiązać dla naszych słuchaczy i, i widzów, bo często spotykają się z taką opinią: Jeżeli uczestniczymy w pasterce, no to w pierwszy dzień świąt nam, że już udawać się nie musimy. Czy tak czy rzeczywiście jest? Msza pasterska to jest Msza z uroczystości narodzenia pańskiego. Czyli wszystko się zgadza. Oczywiście, tylko jeszcze, nawet dodam, skoro już jesteśmy przy tych wyjaśnianiach różnych liturgicznych spraw, że w uroczystość narodzenia pańskiego są trzy formularze, jakby według trzech zestawów modlitw, kapłan może sprawować Msza, i one są akurat dopasowane do pory. Czyli jest Msza o północy, ta pasterska, jest Msza o świcie i Msza w ciągu dnia. Ta, którą będziemy przeżywać transmitowaną przez telewizję nami, będziemy mszą według formularza w ciągu dnia. Czyli jeżeli ktoś pójdzie na pasterkę, pójdzie w ciągu dnia, no to tak jakby można powiedzieć usłyszy dwa różne formularze. To jest już uroczystość tak? Narodzenia mm. Pańskiego. Tak, to są już i inne czytania, i inne modlitwy mszalne, ale oczywiście ta sama tajemnica Narodzenia Pana Jezusa. No i w drugi dzień świąt to e, wspomnienie świętego, świętego Szczepana. Szczepana. Dlaczego właśnie też powinniśmy od tym świętym pamiętać i dlaczego jego właśnie czcimy w trakcie drugiego dnia świąt. To jest nawiązanie, tak jak jest narodzenie Pana Jezusa i rozpoczęcie tego, tej tajemnicy i tego wszystkiego, co człowiek może przeżywać z Panem Bogiem, bo ostatecznie przecież właśnie to narodzenie Pańskie przywołuje, to jednocześnie tradycja Kościoła tak ukształtowała, że w drugi dzień tych świąt Narodzenia Pańskiego przeżywamy już tego pierwszego świadka, tego Bożego życia, który był wręcz gotowy oddać życie i oddał życie właśnie za to, żeby być świadkiem tego, że Bóg jest, że On żyje z Nim i że będzie to życie trwało na wieki. Biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Bardzo biskupie. dziękuję, pozdrawiam, błogosławionych świąt, życzę wszystkim. Dziękujemy bardzo za, za życzenia. Ja również dziękuję Państwu za uwagę, bo to już nasz ostatni tegoroczny program, poranna rozmowa um, zalicza um, krótką, świąteczno-noworoczną przerwę. Ja po raz kolejny spotkam się z Państwem już 8 stycznia. Życzymy wesołych świąt również w imieniu swoim, a także redakcji Radia Rekord, portalu co za Dzień PL oraz telewizji Dami zdrowych, wesołych świąt i do zobaczenia, a także do usłyszenia.